Otwieram 43. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sali obecnych jest 17 radnych. Witam serdecznie wszystkich radnych. Witam. Przepraszam, u mnie w systemie jest 16 radnych. Przepraszam, panie przewodniczący. Jednej osobie ktoś nie wpisnął. Już jest 17, tak? A tam kolega nie wcisnął jeszcze. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam zaproszonych gości, witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Proszę Państwa, 17 listopada 2021 roku zmarł znany nam wszystkim pan pułkownik, radny, długoletni radny kilku kadencji Rady Miasta, pan Stanisław Mikulak. Proszę o powstanie, uczcimy jego pamięć minutą ciszy. Dziękuję. Porządek obrad otrzymali wszyscy panie i panowie radni. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pan radny Janusz Pasiak. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowna rado. W związku z nieuzyskaniem konsensusu wśród radnych proponuję o zdjęcie projektu uchwały nr 2 na 43 z porządku obrad. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pani pan... Proszę bardzo, pan radny Darski. Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, ja chciałbym wiedzieć, czy te spotkanie, które Państwo żeście odbyli, czy wszyscy radni byli zawiadomieni i czy to spotkanie było protokołowane i na jakiej podstawie, co to znaczy uzyskanie konsensusu, po prostu poszła taka decyzja i ta decyzja została skonsumowana poprzez zawiadomienie nominata. Dziękuję bardzo. Czy chcą jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Informuję, że jest to wniosek formalny i nie wymaga żadnej dyskusji na ten temat. Jeśli pan chce złożyć wniosek przeciwny, to bardzo proszę. A jeśli nie, to złożyłem, czy jakiś inny, może inny, bo ja bym przekonany, że pan chce złożyć jakiś inny wniosek. Tak, złożyłem dzisiaj do biura rady. Wiedziałem, że nie ma protokołu z tego zebrania, czyli jak gdyby to zebranie nie było wiążące, tym bardziej, że też nie zostałem poinformowany o tym spotkaniu. Dobrze, ale pan mówi nie na temat. W tej chwili dyskutujemy o porządku obrad. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad w wersji zaproponowanej przez pana wiceprzewodniczącego, to znaczy zdjęcie z porządku obrad wskazanej przez wnioskodawcę uchwały. Kto jest za tym? Proszę podaj wynik głosowania. Pan Robert poda. 15 za, 1 przeciw. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został większością głosów wniosek pana radnego został przyjęty. Zatem nie będziemy procedować tego projektu uchwały na dzisiejszej sesji. Tym samym stwierdzam, że porządek obrad został przez Wysoką Radę przyjęty. Punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie z obrad 42 sesji Rady Miasta zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta. Protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony na liście obecności. Czy są uwagi do protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół został przyjęty bez odczytywania. Przystępujemy do punktu 4 porządku obrad.
To jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta pana Piotra Pietrykowskiego. No, ktoś ze mnie jeszcze większego robi. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pracownicy urzędu, podległych jednostek, prezesi, szanowni mieszkańcy. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce i oczywiście całego urzędu w okresie międzysesyjnym, to jest od 1 października 2021 roku do 28 października 2021 roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego na ukończeniu. Przebudowa ulicy Broniewskiego. Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej. Już też dokończona niedługo. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Też finalizacja za chwilę. Przebudowa budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy w Bartoszycach z przeznaczeniem na punkt opieki dla dzieci do lat 3 przez opiekunów dziennych odbiory. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Turkowskiego, z tego co wiem też na końcówce. Wykonanie i montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Kęczyńskiej. To jeszcze będzie trwało. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór, bardziej merytoryczny, nad budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie. Tu miałem przyjemność łącznie z panią kierownik wydziału odebrać już kilka tygodni temu tą część, która jest na styku tej inwestycji z terenami miejskimi. Wskazaliśmy, co trzeba poprawić, co należy poprawić. Jeszcze nie do końca wiem, w jaki sposób będzie poprawiona i czy będzie poprawiona, bo muszą nam udowodnić, że nie zniszczyli, jak zniszczyli, to w jakim zakresie droga między garażami przy ulicy Słowackiego. Pozostałe rzeczy są ładnie dopięte, już miałem okazję to widzieć, więc z naszej strony to, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przyszłe zadanie inwestycyjne, przebudowa ulicy Ogrodowej, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowej, Zielonej, Kwiatowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeprowadzono przetargi na dzierżawę stanowisk handlowych położonych przy cmentarzach komunalnych przy ulicy Kęczyńskiej, ulicy Leśnej. W celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych wydzierżawiono łącznie 21 stanowisk. Przeprowadzono drugi przetarg na sprzedaż działek pod budownictwo jednorodziny przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Działki nie zostały zbyte. Przeprowadzono przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Nieruchomość nie została zbyta. Sporządzane są wykazy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na następny rok zgodnie z zasadami wynajmowania lokali. Wykazy zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości po zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Tu chciałbym też informacje przekazać dla mieszkańców. Co prawda za chwilę pewnie gdzieś to będę czytał. Natomiast próbowaliśmy udostępnić, albo żeby była możliwość udostępnienia drogi ulicy Poniatowskiego w okresie 1 listopad w celu przejazdu komunikacji. Niestety nie otrzymaliśmy takiej zgody, jednak nie są w stanie, bo musiałby tam stać jeden albo dwóch pracowników, jednak to jest teren budowy, nie ma jeszcze odbiorów, więc nie są w stanie udostępnić nam pracowników. Z tego też względu, że jest to chęć przejazdu na tych trasach jest większa. Nie możemy puścić też busów, więc nie będzie obsługiwana ulica nad Łyną i ulica, no właściwie ulica nad Łyną, więc autobusy będą przejeżdżały przez Bohaterów Warszawy. Jest to pewne utrudnienie, no ale nie mamy niestety wyjścia. Wydział Techniczno-Komunalny w styczniu 2017 roku warmińsko-mazurski wojewódzki inspektor ochrony środowiska nałożył na gminę miejską Bartoszyce karę pieniężną za nieosiągnięcie wymaganego w 2013, 14, 15 poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanej do składowania w łącznej wysokości 500 tysięcy zł. W lutym 2017 roku burmistrz miasta Bartoszyce wystąpił do tego właśnie inspektora w delegatura w Elblągu o zawieszenie zapłaty kary pieniężnej, deklarując podjęcie działań naprawczych takich jak edukacja mieszkańców w prawidłowej segregacji odpadów oraz osiągnięcie wskazanych poziomów recyklingu. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska zawiesił karę pieniężną na okres 5 lat. W związku z kończącym się okresem zawieszenia kary
burmistrz miasta Bartoszyce wystąpił z wnioskiem o całkowite umorzenie nałożonej kary. Wojewódzki inspektor wydał decyzję o umorzeniu kary, z czego się cieszymy, uzasadniając, że wprowadzone działania naprawcze przyczyniły się do usunięcia przyczyn naruszenia, o czym świadczą osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowiska składowania w latach 2016-2020. Przygotowano projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Wodom Polskim. Zakupiono 150 sztuk sadzonek drzew, wskazano miejsca nasadzeń i zlecono ich nasadzenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Bartoszycach. Skontrolowano nasadzenia kompensacyjne za rok 2018. Zlecono dla ZUK-u wykonanie na cmentarzu komunalnym przy ulicy Leśnej miejsca pamięci dzieci utraconych. Był to wniosek pewnej grupy osób. Myślę, że warto, żeby i takie miejsce było. Po otrzymaniu zaleceń konserwatorskich, akceptacji projektu oraz pozwolenia wydanego przez warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie zamontowano dwie płyty granitowe w pierwszym ciągu komunikacyjnym przy ulicy Generała Bema i ulicy Kęczyńskiej, upamiętniające istnienie Bramy Królewieckiej i Bramy Młyńskiej. Inicjatorem przedsięwzięcia był pan radny Jarosław Puszko. Dziękuję serdecznie za inicjatywę. Mamy to, cieszymy się, ludzie są zaciekawieni, czytają tą informację. Wykonano prace konserwacyjne i bieżące utrzymania rowów melioracyjnych na terenie miasta Bartoszyce. Zawarto aneks o przedłużenie terminu wykonania do umowy z firmą usługi i nadzór inwestycji ze Stawigudy na wykonanie 6 sztuk operatów wodnoprawnych na zrzut wód opadowych i roztopowych na terenie miasta. Wysłano wezwania do mieszkańców w związku z wątpliwościami co do poprawności złożonych deklaracji w celu weryfikacji rzeczywistej ilości osób zamieszkających dane nieruchomości. Zieleń miejska. W Ogródku Jordanowskim zlikwidowano miejsca składowania nieczystości, wyrównano teren, rozzałożono trawniki oraz nasadzono wiosenne kwiaty cebulowe, odzyskane z ronda 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Umyto przystanki miejskie, skoszono trawniki w punktach opieki nad dziećmi do lat 3 przy ulicy Mazurskiej oraz Wyszyńskiego. Wykonano koszenie traw, odchwaszczanie krawężników przy ulicy Traugutta, Żeromskiego. Skoszono trawniki, odchwaszczono chodniki, zamieciono drogi dojazdowe do cmentarzy na Święto Zmarłych, to jest przy ulicy Leśnej, Konopnickiej oraz na starym poniemieckim cmentarzu przy ulicy Nowowiejskiego. Usunięto zamarznięte nasadzenia letnie, begonie z napisu Bartoszyce, ronda 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz na klombach miejskich. Zebrano wiatrołomy z Parku Elizabeth, one się niestety znowu pojawiały, więc za każdym razem jest to zbierane. Umyto i wyłączono na okres zimowy fontannę na Placu Konstytucji 3 Maja. Dnia 27 października zorganizowano akcję sadzenia dzikich róż w pasie drogowym przy ulicy Wybrzeża. W przedsięwzięciu brali udział uczniowie klas trzecich szkół podstawowych. W jednym wypadku była to nawet druga klasa. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Pracownicy wydziału wsparli organizację międzypaństwowych rozgrywek młodzieżowych, reprezentacji kobiet w piłce ręcznej. Mecz odbyły się na zakończenie tygodniowego zgrupowania w naszym mieście reprezentacji Polski i dojeżdżającej Litwy. Spotkania odbyły się 8-9 października w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Słowackiego w Bartoszycach. Dziękuję mieszkańcom Bartoszyc, kibicom za tak liczne przybycie i kibicowania reprezentacji Polski. A pierwszy mecz może aż tak nie zachwycał, ale drugi był już naprawdę cudownym meczem, wygranym bardzo wysoko. Pracownicy wydziału byli koordynatorami tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, w której mieszkańcy Bartoszyc oddali ponad 3,5 tysiąca głosów. Spośród projektów dopuszczonych do głosowania największą ilość głosów otrzymał projekt pod nazwą Remont sali rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnością w Bartoszycach, 2221 głosów. Na drugim miejscu 1116 głosów znalazł się projekt pod nazwą Zakup fantomów oraz defibrylatorów, przepraszam, treningowych AED do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej dla szkół znajdujących się na terenie gminy miejskiej Bartoszyce oraz dla chówca ZHP Bartoszyce. Cieszę się, że budżet obywatelski nabiera coraz większych barw, coraz większe jest głosowanie i projekty są naprawdę bardzo konkretne. Nie ma ich dużo, ale są konkretne. Ogłoszono konkurs plastyczny na kokardę narodową w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Prace można zgłaszać do 5 listopada bezpośrednio w wydziale. Trwają przygotowania do Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Organizacje pozarządowe oraz instytucje organizacyjne mogą zgłoszenia wolontariuszy oraz inicjatyw pozarządowych do 5 zgłaszać. Wolontariuszy oraz inicjatywy pozarządowe do 5 listopada. Uroczysta powiatowa gala planowana jest w miesiącu grudniu.
Przygotowano procedurę i organizację nadania tytułu honorowy obywatel miasta Bartoszyce. Tak naprawdę obu panom, ale wspomnę panu Zbigniewowi Lubiejewskiemu. Wydział współorganizuje październikową akcję pod nazwą Bartoszyce Szczepią się. W ramach przedsięwzięcia organizowany jest mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19. Akcja odbywa się przy współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Bartoszycach. Zwycięzcami konkursu będą szkoły z największym poziomem zaszczepienia uczniów przeciw COVID-19 w ciągu października. Szkoły rozszerzamy również o wrzesień. Dodatkowo wśród wszystkich uczniów szkół rozlosowane zostaną nagrody. W losowaniu nagród udział wezmą również osoby zgłoszone indywidualnie. Jest dobra informacja, drodzy państwo. Nasze miasto, dla tych, którzy są oczywiście nie antyszczepionkowcami, nasze miasto w województwie jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o zaszczepienie się, więc mamy dość dużą, można powiedzieć, tą wskazywaną odporność zbiorową. Co oznacza też, bo to jest też istotna informacja, w województwie, byłym w województwie olsztyńskim, bo taki konkurs trwa, na stronach rządowych jesteśmy na pierwszym miejscu. Jeżeli zachowamy te miejsca, już nie wątpię, do 31 października 2021 roku nasza gmina otrzyma 1 000 000 zł. W bramie Lidzbarskiej organizowane są przez pracowników spotkania z dziećmi z bartoszyckich przedszkoli. W ramach tych spotkań pracownice Bartoszyckiego Centrum Informacji prezentują wnętrze bramy Lidzbarskiej, a dzieci poznają historię naszego miasta. Pracownicy wydziału gromadzą materiały cyfrowe, relacjonujące przebieg prac inwestycyjnych prowadzonych w mieście. Do robienia zdjęć oraz filmu wykorzystywane jest także dron. Na bieżąco są prowadzone oczywiście strona internetowa, no i informacje są puszczane na Facebooku. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Podejmowano działania w ramach procedury Niebieska Karta, zorganizowano i nadzorowano spotkania 20 grup roboczych celem opracowania indywidualnego planu pomocy. Przeprowadzono monitoring 5 procedur Niebieskiej Karty, w wyniku czego wszystkie zakończono. Zorganizowano i przeprowadzono spotkanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podjęto działania celem wdrożenia rekomendowanego programu dla młodzieży Archipelag Skarbów. Program zrealizowany będzie wśród wszystkich uczniów klas 8 szkoły podstawowej nr 7, nauczycieli i chętnych rodziców. Zaplanowano realizację warsztatów muzycznych i wokalnych z elementami profilaktyki, których celem będzie podniesienie kompetencji życiowych i społecznych dzieci i młodzieży. Warsztaty planowane są na dzień 22-26 listopada w Bartoszyckim Domu Kultury. Pełnomocnik do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów, parkingów i zatok przystankowych w mieście Bartoszyce. Wybrano wykonawcę firmę Bartko Spółka z o.o. z Bartoszyc za cenę 678 174,12 zł. 12 groszy. Okres trwania umowy do 31 maja 2024 roku. Jesteśmy w trakcie rozmów z Zakładem Gospodarki Odpadami w temacie sprzątania pozimowego, dlatego ta cena tutaj jest taka widoczna, dosyć niska. Z tego co wiemy, zakład nam to zrobi naprawdę sporo taniej. Rozstrzygnięto przetarg na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu opieki nad dziećmi do lat 3 bohaterów Warszawy w Bartoszycach. Wybrano wykonawcę firmę Nowa Szkoła Spółka z o.o. w Łodzi za cenę niespełna 60 tysięcy złotych. Miałem okazję się spotkać z tą firmą. Oni są dość innowacyjni. Pytanie, czy będziemy jeszcze korzystać, a myślę, że tak, przy wielu rzeczach. Myślę, że warto będzie. Tworzył własne patenty, własne sprzęty do zabaw, do edukacji. Warto będzie się, myślę, spotkać z dyrektorami szkół i porozmawiać nad pewnymi nowinkami, które się tam pojawiają i może szkoły skorzystają przy różnych programach. Ponownie ogłoszono przetarg na adaptację pomieszczeń i budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach z przeznaczeniem na szkołę muzyczną. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Liczę, że teraz wpłynie. Termin składania ofert do dnia 8 listopada. Termin realizacji do 31 lipca następnego roku. Przygotowano raport z realizacji strategii rozwoju miasta Bartoszyce za lata 2019-2020. USC i sprawy obywatelskie. W okresie od 24 września do 21 października 2021 roku USC zarejestrowało aktów 33 urodzeń, 39 zgonów niestety. Straż Miejska. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 70 wykroczeń, w tym 41 porządkowych, 29 drogowych.
Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 37 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności dwóch właścicieli pojazdów nieużywanych zostało zobowiązanych do ich usunięcia. 3 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 8 właścicielom terenów prywatnych nakazano porządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 2 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. 4 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietnikowych lub na pasach zieleni. Na terenie miasta ujawniono 3 psy biegające luzem. Odnaleziono właścicieli psów. Oczywiście wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje. W wyżej wymienionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dniach roboczych do 20 soboty, do 16 w sumie 24 służby patrolowe. W dniach 8-9 października Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo podczas meczów reprezentacji Polski i Litwy w piłkę ręczną. Strażnicy podczas pełnienia służb patrolowych monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 10 osób. Cieszyć się, że nie 25. Oczywiście jest im udzielana pomoc, ponieważ zasypiały w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu. W ostatnim czasie 2 osoby bezdomne wyraziły chęć pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, gdzie patrol Straży Miejskiej przetransportował wyżej wymienione osoby do schroniska. Zakład Usług Komunalnych. Usunięcie wywrotów drzew parku Elizabeth po nawałnicy 1 października. Demontaż i przewóz sceny plenerowej z Placu Konstytucji do Bedeku. Przestawienie przystanku komunikacji miejskiej na ulicy Hubalczyków. Ostatnie w sezonie przedzimowe czyszczenie komory fontanny na Placu Konstytucji oraz demontaż zraszaczy i punktów czerpalnych wody. Zakończone prace przy odbudowie zniszczonej podczas nawałnicy skarpy przy ulicy Wiejskiej. Odbudowany nasyp, wykonano koryta ściekowe i umocniono skarpę płytami żelbetowymi typu JUMP w ilości 110 sztuk. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Warszawskiej 1921 ulicy Kowali. Wykonano miejsce pamięci dzieci utraconych na cmentarzu komunalnych przy ulicy Leśnej. Montaż ławki dla osób dokarmiających kota ulicy Bema na wniosek radnych. Usunięcie nieaktualnych tablic informacyjnych z terenu miasta dotyczących dofinansowania inwestycji ulicy Bohaterów Warszawy, ulicy Żeromskiego. Jest jeszcze tych trochę tablic, więc trzeba będzie je tam na bieżąco usuwać, aby nie zaśmiecać właściwie przestrzeni miejskiej tablicami nieaktualnymi. Znaków i tak mamy dużo. Prace porządkowe i gospodarcze na i przy cmentarzach. Usunięcie wywrotów drzew z terenu miasta po wichurze z 22 na 23 października. Rozpoczęto pracę przy modernizacji i przebudowie chodników przy ulicy Struga. W tym momencie zaczęliśmy od odcinku ulicy Słowackiego do ulicy Mickiewicza. Tak jak zapowiadałem, weszliśmy właśnie na ten teren i będziemy kontynuować. Jest to zgodnie z założeniami projektowymi, więc to, co też informowałem, dostosowana jest wysokość, więc mogą się niektórzy dziwić, że krawężniki są wyższe, dostosowane do ewentualnej już przebudowy, aby nie trzeba było tego zrywać. 11 wyjazdów interwencyjnych do zniszczonej lub uszkodzonej infrastruktury komunalnej na terenie miasta. Zmiana organizacji ruchu związana ze świętem 1 listopada na ulicach oraz placu parkingowym przy Lidlu. Organizacja mobilnego punktu szczepień na Placu Konstytucji 3 maja w dniach 16 i 23 października w ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej przy pracach porządkowych i gospodarczych. W wyżej wymienionym okresie pracowało 5 osób, przepracowując łącznie 143 robocze godziny. Zespół administracyjny oświaty. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu nauczycieli oraz pracowników administracji obsługi zostało nagrodzonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli. 7 nauczycieli otrzymało nagrody burmistrza. Piękna uroczystość. Dziękuję Szkole Podstawowej nr 7 za zorganizowanie pięknej oprawy. Myślę, że dla wszystkich osób było to wzruszające. No i było tam dosyć wesoło, więc też się cieszę, że można było w tak dużym gronie spotkać się i tak naprawdę cieszyć się z tych wyróżnień. Rozpatrzono pozytywnie 184 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Obecnie trwa wydawanie, rozliczanie decyzji. Przyznane stypendia za okres wrzesień-grudzień należy rozliczyć do 15 grudnia. Wysokość stypendiów 248 zł miesięcznie. Otrzymano dodatkowe środki z budżetu państwa w ramach resortowego programu Maluch w kwocie 21 600 na dofinansowanie funkcjonowania 60 miejsc w punktach opieki dziennej nad dziećmi do lat 3. Wcześniej przyznano na ten cel 19 200 zł.
No wiadomo, zwiększa nam się ilość tych miejsc. Cieszę się, to już jest naprawdę sporo. Mamy w tym momencie 60, za chwilę będziemy mieli 80 miejsc. I są one zapełnione, co jest ciekawe, więc tych dzieciaczków małych jest dużo. To też nas cieszy. Złożono wniosek o przyznanie 158 400 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1, 60 000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 8 z ukraińskim językiem nauczania, 141 000 dla Szkoły Podstawowej nr 3, 70 000 dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 149 400 dla Szkoły Podstawowej nr 7 w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Program finansowany jest w całości z budżetu państwa bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Odbyło się 8 spotkań z udziałem sprawców oraz 8 spotkań z udziałem ofiar przemocy. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 51 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W ramach stacjonarnego poradnictwa specjalistycznego pedagog, psycholog i radca prawny na rzecz osób korzystających z wsparcia ośrodka odbyło się łącznie 20 konsultacji. Przez cały okres międzysesyjny kontynuowane były zajęcia dla seniorów w dziennym domu senior. Uczestniczy w tym momencie 12 osób. Brali udział w konferencjach w Olsztynie czy w obchodach Europejskiego Dnia Seniora. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+, od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 roku, wypłacono prawie 90 milionów złotych dla 3284 rodzin, 4697 dzieci na okres świadczeniowy 2019-2021, który rozpoczął się 1 lipca 2019 roku, a zakończył 31 maja 2021, przyjęto łącznie 3184 wnioski, w oparciu o które wydano 3342 informacje i decyzje oraz wypłacono prawie 41 milionów złotych dla jakiejś tam grupy osób, całkiem sporej. Na nowy okres świadczeniowy 2001-2022. Od dnia 1 lutego 2021 roku przyjęto łącznie 2563 wnioski i wydano 2476 informacji przyznających świadczenia wychowawcze od czerwca 2021 roku. Poziom wypłat w okresie tym wyniósł 8 665 604 zł. Ja proszę panią dyrektor, aby pani to skracała, bo tak naprawdę to czytam i mało kto coś z tego rozumie. Myślę, że mieszkańcy też. Więc wystarczą nam króciutkie daty i kwoty, tak? Już bez tych ilości wszelakich, bo to jakby też jest taka informacja dość ważna, natomiast zamydla się. W oparciu o bazę lokatorową MOPS odbyło się 9 spotkań w charakterze stałym, zorganizowane m.in. przez grupy wsparcia, organizacje pozarządowe skupione w programie Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz spotkanie okazjonalne z udziałem opiekunów szkolnych kół PCK zorganizowane przez PCK. Trwa realizacja prac społecznie użytecznych, w których obecnie uczestniczy 5 osób długotrwale bezrobotnych, 3 kobiety, 2 mężczyzn. Kobiety wykonują prace porządkowe w budynku i na terenie zielonym oraz pomagają prace pralni. Mężczyźni uczestniczą w pracach remontowo-budowlanych oraz wykonują drobne prace porządkowe na terenie obiektu i posesji ośrodka. Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach bieżącej działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy zorganizowano wiele treningów, zajęć m.in. rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych oraz spotkań. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w wielu przedsięwzięciach, które są tutaj pięknie wymienione. To jeżeli chodzi, drodzy państwo, o informacje. Wykaz zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym, było ich 18. Od razu mówię, dlaczego jest pominięty numer 153-2021. Był to numer przygotowany dla lokum. Lokum zrezygnowało z pewnego zarządzania, nawet nie wiem jakiego, ale proszę się nie przerażać, takie sytuacje się rzadko zdarzają. Proszę o pytania. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. No właśnie, czy są pytania do informacji burmistrza miasta? Pierwszy był, widziałem, pan Darski. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Pan burmistrz tu wspomniał w odniesieniu do wydziału, do sprawozdania z pracy Wydziału Kultury, Sportu i Rozwoju. W punkcie 5, strona 3. Żeby nie było później uwag, że nie w temacie. No, Wydział pracował długo, konsultował, dzwonił do mnie, wydał
masę pieniędzy na telefony, na może drukowanie, na pracę twórczą odnośnie kandydatury pana Bogdana Żurka. No, wypadałoby tutaj jednak nadmienić, możecie państwo utajnić, że odrzucono, bo nie było konsensusu, ale wymienić, że nad tym pracowano. Jeszcze chciałem poinformować, że pan Żurek dopiero wczoraj otrzymał napisem, że na papierze kredowym zaproszenie, za które bardzo dziękuję. Dobrze. Pytanie. Dobrze. Kto jeszcze dostępny był? Proszę bardzo, pan radny Puszko. Szanowni państwo, ja mam jedno pytanie dotyczące nasadzeń drzew w różnych częściach Bartoszyc. Tu jest taka informacja, że wskazano miejsca nasadzeń. Jakie to są miejsca? Bo zauważyłem, że dokonywane są nasadzenia na górce tutaj przy sercu. To jest górka, z której korzystają dzieci. Czy nie można by było tych drzew stamtąd zabrać, bo będą stwarzać zagrożenie. No poza tym też zostaną zniszczone. Nie? Jeszcze jedno miejsce to jest też ta górka tutaj właśnie za kościołem na działkach. Tam jest taka łączka tuż przy nasypie kolejowym i tam też dzieci właśnie z tej górki korzystają w okresie zimowym. Czy można by było stamtąd te drzewa, które zostały niedawno nasadzone, po prostu zabrać i posadzić w innym miejscu? No bo dzieciaki po prostu z tych górek korzystają i może to stwarzać po prostu niebezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. I może jeszcze pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, pan burmistrz wspomniał o tym, że niektóre drogi były, że tak powiem, realizowane sumptem własnym i wspomniał o tej drodze dojazdowej między garażami przy ulicy Słowackiego. Ja przepraszam, że tak z uporem maniaka, ale pan burmistrz o tym wspomniał. Czy jest w ogóle szansa na to, żeby w tym roku coś w tym temacie się zadziało? Zwłaszcza, że no, ta droga została bardzo mocno zniszczona przez ciężki sprzęt przy przebudowie drogi. Ja wiem, bo tam 40 lat podobno, w zeszłym tygodniu też mieszkańcy jeszcze do mnie dzwonili z tym zapytaniem. Ja dwa wnioski popełniłam, no i tak trochę może z uporem maniaka, ale chciałabym dowiedzieć się coś na temat właśnie tej drogi. To jest pierwsze i chciałam też gorąco podziękować, bo to w imieniu seniorek obiecałam, że podziękuję za tą ławeczkę, która jest naprzeciwko tego kota bytującego, kota Borysa. Dziękuję panu burmistrzowi i dziękuję Czesławowi Sekicie, który też dzwonił i pytał o miejsce posadowienia. Dziękuję. Dobrze. Pani radna Ewa Kapusta, proszę. Ja mam pytanie w sprawie tutaj prac porządkowych i gospodarczych na i przy cmentarzu. Chodzi mi o to, rozumiem, że to chodzi o zebranie tych liści, wszystkich zbędnych rzeczy. Czy nie można byłoby wrócić do starego systemu, gdzie stały te pojemniki na śmieci, na liście, na resztki po zniczach, bo w tej chwili to już jest, można powiedzieć, na cmentarzu wolna amerykanka, przy każdym drzewie robi się kupka, szczególnie mówię o starym cmentarzu. No i jest to prośba mieszkańców, bo dla nich naprawdę jest za daleko do chodzenia na wyjście, jedno i drugie. Czasami chodzą tutaj bocznym takim wejściem, może to nie jest bramka, ale takie jest wejście tutaj przy schodnika, przy tunelu. Żeby wrócić do tych pojemników, to naprawdę ułatwi potem sprzątanie, a i też i ogólny efekt i wizerunek naszego starego cmentarza, który naprawdę jest urokliwy. I druga sprawa odnośnie cmentarza, nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest codziennie. W poniedziałek na przykład po godzinach już popołudniowych, nie mówię wieczornych, bo to było około 18, była jeszcze sporo ludzi na cmentarzu, a tam nie paliła się żadna lampa. Także jest no, trochę ciemno, a teraz w okresie tym przed takim świętem to dobrze byłoby, żeby te lampy, chociaż niech co druga się pali, bo jednak tam przebywa trochę ludzi i tych starszych ludzi również. Dziękuję. To za panią, może przy tej turze panie burmistrzu może odpowiedzi, a później jeśli będą pytania, to następną turę. Szanowny panie radny Witold Dziedarski, jak najbardziej mogę wspomnieć pana, osobę pana Bogdana Żurka, tak, wydział pracował nad tym. Nie mieliśmy informacji o tym, że nie będzie konsensusu, gdyż wcześniej nie słyszeliśmy
przynajmniej na tych spotkaniach, na których ja uczestniczyłem tu bezpośrednio po sesji publicznego głosu sprzeciwu, więc byliśmy świadomi, że możemy przygotowywać taki dokument. Wyszło jak wyszło, przepraszam, ja już nie chciałbym dyskutować, bo to nie jest moją rolą. Pan radny Jarosław Puszko, drzewa, górka. Panie Czesławie, mógłby pan przekazać informację, dlaczego nasadzamy w jak największej ilości miejsc, w których mamy możliwość, bo myślę, że to jest bardzo istotne, ale to za chwilę pan odpowie. Droga przy garażach ulica Słowackiego, jak pani przewodnicząca wie, w tym momencie zajmujemy się ulicą Struga. Nie mamy 5 ekip, więc musimy to zrobić, więc liczymy na to, że pogoda nam pozwoli zrobić jak najwięcej tego chodnika. To też jest w priorytetach przyjętych przez państwa. Ja powtarzam za każdym razem, to co wpisujecie, nam wyskakuje mnóstwo drobnych różnych rzeczy i ZUK jest odciągany od tych głównych przez państwa wyznaczonych zadań. Ja będę proponował, drodzy państwo, też, abyśmy jednak spróbowali przy tworzeniu budżetu nie robić tego koncertu życzeń, który tak naprawdę nie jest realizowany, a może razem z panem dyrektorem Jerzyło siąść i urealnić to, co jest możliwe naprawdę do wykonania, gdy wiemy dokładnie, że gro zadań, które nas czeka na wiosnę przy dużych zimach, nie przy każdej, bo nie zawsze tak się wydarzało, to jest niestety prawie do maja, a w tym roku to przekroczyło ten okres, bo wyszło nawet na wakacje, łatanie dziur. I to niestety zajmuje większość czasu ZUK-owi, jeżeli chodzi o początek roku, a właściwie połowę roku. Tam oczywiście wchodzą różne sprawy, które wynikają z, tak jak widać, wiatrołomy, inne rzeczy, czy pojawiały się nam zapadliska lub potrzeba gdzieś szybciutko remoncik zrobić, no to jakby ZUK też jest angażowany. Natomiast siądźmy, myślę, panie dyrektorze, że jak komisja budżetowa będzie się zbierać i radni chętni przy tej komisji w trakcie, jak będziemy omawiać projekt budżetu, no i państwo na pewno będą chcieli, aby tych propozycji zweryfikować, co możemy, co ZUK może zrobić, to myślę, że wtedy będziemy wpisywać konkretne rzeczy, które są realne do realizacji. Nie oznacza to, że wykreślać te, które były, tylko po prostu wskazać, że mamy tyle i tyle zadań głównych, zajmijmy się nimi, jeżeli się uda w czasie, to zróbmy jeszcze to, to i to. Bo to wtedy jest takie urealnione, myślę, że mieszkańcy też wolą wiedzieć, że coś będzie, niż niepewne, co kiedy się wydarzy. Pani Ewa Kapusto. Prace na cmentarzu Kubły na śmiecie. Ja tak trochę powiem żartem. Nie chcę obrażać mieszkańców, którzy w tym momencie wnioskują o to, ale nie zapomnę jednej rzeczy, żebym chciał, żeby z tym wnioskiem tego mieszkańca, czy tych mieszkańców, którzy mówią, żeby postawić kubły, to ja chciałbym zapytać, czy mogę postawić przy nagrobku ich bliskich. Bo gdziekolwiek stawiam pojemnik poza miejscami bocznymi, jest powiedzenie, dlaczego stoi to przy moim nagrobku, ja sobie nie życzę odpadów. Od razu mieliśmy problem z tym. Więc proszę zrozumieć, że jest to problematyczne, bo te nagrobki są bardzo blisko tych ścieżek i z tego względu nie ustawialiśmy ich przez... Za każdym razem, kiedy próbowaliśmy ustawiać, to miałem od razu interwencję, proszę to przesunąć, bo nie może to być przy moim nagrobku. Proszę mnie zrozumieć, to jest zawsze problematyczne. Natomiast wiem, że ZUK na bieżąco to zbiera, tak? Więc jest to zbierane, no nie da się. Proszę. Ja mówię, to tam brada za to bramko, tam nie ma, tam jest po prostu takie wyjście. No na pewno rady jest uścielone. Jeżeli jest szansa, wypowiedź jeszcze. Może pan dyrektor się za chwilę wypowie na ten temat, jak to wyglądało i ile było pretensji za ustawienie czegokolwiek. Ja mówię wprost, pretensje na bieżąco ustawiono od razu. Dlaczego? Jak to? Na tamtej ścieżce to spokojnie to nie było blisko bramu, ale jest daleko, jedna brama i druga brama jest daleko. Pan dyrektor. W jedną stronę i drugą to... A to już skończyłam. Pan dyrektor za chwilę się wypowie, jak to wygląda z tym porządkiem, jak do tego dochodzi. Jeżeli chodzi o oświetlenie, my to oświetlenie włączamy zawsze na 3-4 dni przed 1 listopada i to było zawsze tak. Więc tu się tak naprawdę nic nie zmieniło. No, też tak apeluję do osób starszych, no, aby to robić w dzień. No, ja rozumiem osoby pracujące, że są problemy, ale osoby starsze, no... Za chwilę, mówię, to już mamy 1 listopada. Kiedy włączamy lampy na dłużej? W piątek już będą, czyli już jutro będą te lampy, więc myślę, że mamy w tym momencie pewien spokój. No i
To chyba wyczerpałem. Poza tym, że prosiłbym pana Czesława, później pana dyrektora o krótką wypowiedź. A pan kierownik najpierw chyba miał być. A jak to? Panie kierownik, no to dobrze, czy tak, czy tak. Póki pan dyrektor zejdzie, tak jest. Pan kierownik, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wszelkie nasadzenie, które wykonujemy na terenie miasta, odbywają się na podstawie decyzji, które dla nas, dla samorządu wydaje albo starostwo powiatowe, albo konserwator zabytków. To związane jest również z pewnym opracowanym planem, na którym są wyszczególnione wszystkie drzewka, w których miejscach je sadzimy i na jakich działkach. Dlatego też nie jest to jakaś z naszej strony tutaj dowolność, tylko jest to po prostu zdecydowane przez odpowiednie organy. Natomiast jeżeli jest jakaś potrzeba korekty tutaj, jak przeszkadza ten akurat przykład tutaj przytoczony przez pana radnego Puszkę, myślę, że damy radę te dwa drzewka przesadzić w jakieś takie miejsca, żeby nie kolidowały tutaj z potrzebami dzieciaczków z tych okolic tam na terenie Parku Elżbiety, tak? I proszę bardzo, panie dyrektorze, może oficjalnie do mikrofonu już. Wyjaśniliście państwo. Proszę bardzo, najpierw pan radny Sarzyński, później pan radny Nazarewicz. Ja tylko chciałbym dopowiedzieć do wypowiedzi pana Czesława Sekity. Te drzewka, jeżeli są nasadzane na górkach, to nie są bez przyczyny. Chodzi o to, żeby ta ziemia się nie obsuwała. Dziękuję. No tak, tak, tak. No proszę, ale do mikrofonu, żebyś, bo to się nie nagrywa wówczas. Że mi chodziło o to, żeby po prostu nie sadzić drzewek tam, gdzie dzieci po prostu korzystają z tej górki, tak? Bo ta górka jest po prostu dla dzieci dostępna. No, to jest też atrakcja w okresie zimowym. Nie tylko dzieciaki zjeżdżają, ale również osoby dorosłe. Sam też zjeżdżałem ze swoimi dziećmi. Także o to mi chodziło po prostu, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Nazarewicz. Szanowna Rado, szanowny panie burmistrzu, chciałem zapytać taką rzecz. Pan powiedział, że fontanna jest wyłączona na placu 30-lecia, znaczy na placu wolności, no tutaj na placu Konstytucji. Teraz chciałem zapytać, należałoby też wyłączyć fontannę pozostałe, ponieważ raz, że będzie oszczędność prądu, druga sprawa, już oni efektu nie dają, ponieważ tam po prostu mniej ludzi spaceruje, bo jest po prostu pogoda niesprzyjająca. Także taką sprawę. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze sprawy różne? Pani radna Elżbieta Zabłocka, proszę. Panie przewodniczący, państwo radni, panie burmistrzu, ja przepraszam, że ja teraz się odzywam, a nie w sprawach różnych, bo mam takie dwie sprawy, które muszę powiedzieć, a będę musiała opuścić niestety, bo jestem umówiona na wizytę do lekarza i nie miałam wyjścia. Panie burmistrzu, moja ogromna prośba, ponieważ na ulicy Bohaterów Warszawy przed Nowym Mostem cały ten chodnik zaczął się osuwać. Podejrzewam, że Zarząd Dróg Krajowych po prostu nawet o tym nie wie, także moja ogromna prośba, żeby wystosować do nich pismo, bo jeszcze trochę i naprawdę on się po prostu, to jest jakieś skarpa i przy tej skarpie długi chodnik od świateł do mostu. I po drugiej stronie mostu znowu, tam gdzie jest Farbex i też przy tej skarpie też zaczyna się osuwać chodnik, a za chwileczkę on się tak rozwali, że po prostu trzeba będzie go przebudować zupełnie. I jeszcze jedna moja ogromna prośba, ponieważ ja teraz dużo spaceruję niestety, bo jestem niezmechanizowana. I zwróciłam uwagę na jedną rzecz. Wzdłuż ulicy Bohaterów Warszawy kosze, które stoją przy ścieżkach rowerowych, a nie przy ścieżkach dla pieszych. Tylko że tam już trawa jest wydeptana, bo już ludzie przechodzą tak i szkoda może też tego pasa zieleni, który jest
Bardzo prosto powiem, stoją w naszym pasie. To jest pas drogowy dróg krajowych wojewódzkich. Na każde umieszczenie czegokolwiek ja muszę mieć zgodę. A nie możemy wystąpić do nich o zgodę? Zawsze się ją uzyskuje. Ale wystąpić możemy. No jak nie uzyskamy, możemy. Trudno. Nie wiem, czy ale... będziemy płacić za dzierżawę. Ja myślę, że jeżeli by to chodziło o pas drogowy, to można wystąpić z prośbą o nieuiszczanie dzierżawy, bo jest to dla dobra ogólnego, dla dobra pasa drogowego, żeby nie był zaśmiecany, dla nich też, żeby nie musieli sprzątać. Także myślę, że... Ale proszę, żeby też spróbować przynajmniej, tak? Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze, może jeszcze są pytania? To jeszcze może dwa słowa, panie burmistrzu, do tych pytań. No, pan Ryszard to tylko powiedział swoje zdanie, więc tutaj pytania nie było. Dziękuję. Pan radny Tadeusz Azarewicz. A ja mam trochę odmienny pogląd ze względu na to, że mamy złotą polską jesień. A i ludzie nie tylko spacerują, ale również dojeżdżają do miasta Bartoszyce, czyli fontanny na przykład, które są w naszych stawkach i jeziorku, w stawie i w jeziorku, wykazują bardzo piękne oświetlenie przez długi okres tego wieczoru i, że tak powiem, upiększają nasze miasto na wjazdy, a nie ma jeszcze przymrozków takich, aby je odłączać. Energia, która jest zużywana przez te punkty, jest, no, powiem szczerze, no, bardzo niska. To nie są jakieś pieniądze, które w jakikolwiek sposób moglibyśmy gdziekolwiek więcej wykorzystać. To są naprawdę groszowe sprawy, a myślę, że ten efekt jest fajny. A też się nie zgodzę, w ogródku Jerdanowskim ta fontanna ogrodzona. Ja wielokrotnie słyszałem mieszkańców, którzy też jesienią spacerują wieczorami, siadają przy tej ławeczce. Czasami słyszę wprost, że ona ich uspokaja i pozwala im lepiej zasnąć, więc staram się ją mieć jak najdłużej. Ale dziękuję, ma pan prawo mieć inny pogląd. Ja też mam, wsłuchuję się w głosy mieszkańców. I akurat, jeżeli chodzi o to w Jordanowskim, to chcę, żebym pozostawił jak najdłużej, a jeżeli chodzi o te dwie fontanny, to myślę, że one świadczą o tak zwanej ładności i przyjazności miasta dla osób też przejeżdżających. Dziękuję. Pani radna, zgadza się, będziemy próbować, pani Elżbieta Zabłocka, sprawdzić, o co chodzi z tymi skarpą i z tym chodnikiem. No i wiemy, o co chodzi. Kosze też spróbujemy przesunąć, jeżeli będzie możliwość, bezdzierżawna. Jakaś szansa może będzie, chociaż z tym jest zawsze problem. Ale dziękuję serdecznie. Dziękuję. Za wszystkie pytania też. Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma. W związku z tym stwierdzam, że Rada przyjęła informację burmistrza miasta w okresie międzysesyjnym. Do wiadomości. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Raport z realizacji strategii rozwoju miasta Bartoszyce na lata 2019-2020. Ten raport otrzymali wszyscy radni. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, panią Ewę Pisarską, o opinię na temat projektu tegoż raportu. Radni zapoznali się z raportem z realizacji strategii rozwoju miasta Bartoszyce za okres sprawozdawczy za lata 2019-2020. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Bartoszyce przyjęte zostały obszary priorytetowe w celu realizacji polityki rozwojowej miasta. Należą do nich infrastruktura miejska, zrównoważona gospodarka miejska, poprawa jakości życia, aktywizacja społeczeństwa. Z raportu wynika, że w obszarze infrastruktura miejska zostało zrealizowanych bardzo dużo celów operacyjnych. Trudno nie zauważyć odnowy przestrzeni publicznej i realizowanych w mieście inwestycji. Trochę słabiej wypadają działania z obszaru zrównoważonej gospodarki miejskiej. W zakresie wspierania przedsiębiorczości w raporcie wykazano działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Panie Witoldzie. I ponownie wskazano zrealizowane inwestycje w tym zakresie. Najsłabiej wypadł obszar poprawa jakości życia w zakresie bogatej oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. W raporcie wskazano wyłącznie działalność Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i ponownie działania związane z budową infrastruktury. Można byłoby tu winić pandemię za małą ilość działań o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, ale wzorem innych miast to był dobry czas, aby wprowadzić działania aktywizujące mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych systemów edukacji, co również było w punkcie poprawa jakości życia.
W raporcie czytamy, że obszar aktywizacji społecznej w dużej mierze należał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a działania związane z aktywnością mieszkańców do Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju przy znacznym współudziale stowarzyszeń z terenu miasta. Radni przyjmują do wiadomości raport ze strategii rozwoju. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat raportu? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła raport do wiadomości. Punkt 6 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Bartoszyce do roku 2020. I tutaj również poproszę panią Ewę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej na temat rzeczonego sprawozdania. Radni zapoznali się z programem i bardzo pozytywnie oceniają działania w zakresie jego realizacji. Łącznie na realizację programu z zadań własnych gmina miejska Bartoszyce wydatkowała ponad 8,3 miliona złotych. Wszystkie zaplanowane działania są realizowane zgodnie z planem. Obecnie realizowane jest kluczowe zadanie z kierunku inwestycji zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, czyli modernizacja oświetlenia ulicznego w Bartoszycach, program SOWA. Zadanie polega na wymianie z 1472 sztuk opraw oświetleniowych. Tu pozwolę sobie powiedzieć, że coraz piękniej wygląda nasze miasto. Co prawda też chciałabym uspokoić mieszkańców. Czasem zdarza się, że jakaś lampa jest wadliwa, albo trzeba ją wymienić, albo gdzieś może nie w tej kolejności, co by się każdy spodziewał, ale na bieżąco, z tego co rozmawiałam z panem Czesławem Sekitą, te rzeczy są realizowane. Na szczególną uwagę w raporcie zasługuje udział przedsiębiorców w pozytywnych zmianach na rzecz ochrony środowiska w zakresie instalowania odnawialnych źródeł energii. Firmy Bart Druk, Bartnicki Travel, Gastek, Cowik, Caritas Archidiecezji Warmińskiej pozyskały środki zewnętrzne i zainwestowały własne środki w fotowoltaikę. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani zrealizowała projekt poprawiający termomodernizację 7 budynków mieszkalnych. Firma WTW Poland wykonała termomodernizację przy ulicy Konopnickiej i wartość tych inwestycji szacuje się w milionach złotych. Na uwagę zasługują również firmy Bona Plus, firma Arkadiusza Gołębiewskiego, firma Delux, Restom, Locum i inne, które dokonywały pozytywnych zmian w tym zakresie. Tu też należy wspomnieć o osobach prywatnych, które nie figurują w tym sprawozdaniu, ale inwestują własne w środki źródła odnawialne. Niepokojący jest jedynie spadek powierzchni terenów zielonych na terenach osiedlowych. Jak wiemy, wypierają miejsca osiedlowe. Także komisja zapoznała się. Dziękuję bardzo. I czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Jesteśmy w punkcie 7a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowy obywatel miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 1/43. Proszę pana burmistrza o wygłoszenie laudacji. Proszę. Szanowni Państwo, ciekawie stąd widać w ogóle Państwa w taki rozrzuconym. Za chwilę, drodzy Państwo, przystąpicie do głosowania nad uchwałą Rady Miasta Bartoszyce 271/2021 nadającą panu Zbigniewowi Lubiejskiemu tytuł honorowego obywatela miasta Bartoszyce. Pan Zbigniew Lubiejewski, syn Józefa i Janiny z domu Sulkowska. Urodził się 6 listopada 1949 roku w Bartoszycach. Jest absolwentem miejscowego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego 1967 i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 1972, gdzie otrzymał tytuł inżyniera rolnika. Siatkarz,
AZS Olsztyn, którego twórcą był pracownik naukowy tej uczelni Leszek Dorosz. W 1976 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu członek narodowej drużyny siatkówki, która po zwycięstwach nad Koreą Południową 3-2, Kanadą 3-0, Kubą 3-2 i Czechosłowacją 3-1 zajęła w grupie pierwsze miejsce. W spotkaniu o lokaty 1-4 pokonała Japonię 3-2. W meczu finałowym Polska wygrała z ówczesnym Związkiem Radzieckim 3-2, zdobywając złoty medal olimpijski. Trzykrotny mistrz Polski w latach 1973, 1976 i 1978. Czterokrotny wicemistrz Polski w latach 1972, 1974, 1977 i 1980. Dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Polski w latach 71-75 XX wieku. Trzykrotny zdobywca Puchary Polski w latach 1970 i 1972. Finalista Puchary Europy zdobywców pucharów w 1978 roku z drugą lokatą. Wszystkie tytuły zdobył w barwach AZS Olsztyn, któremu to klubowi był wierny do końca kariery sportowej. 74 razy był reprezentantem Polski w latach 1972-1977. Srebrny medalista Mistrzostw Europy z Belgradu z 1975 roku. Do olimpijskiego startu był gotowy już w roku 1972, powołany do kadry przez trenera Szlagora, ale dopiero Hubert Wagner 4 lata później zabrał go do Montrealu, gdzie stanowił bezpośrednie zaplecze zawodników pierwszej szóstki. Po zakończeniu kariery zawodniczej w kraju przeniósł się do Belgii, gdzie występował początkowo jako zawodnik Genk, a później jako trener w klubach Wally Club, Herentals oraz Maesik. Do Polski powrócił w 1993 roku. Obecnie jest działaczem Indykpol AZS Olsztyn, czynny pasjonat golfa. Od 15 lat pomaga szpitalowi dziecięcemu w Olsztynie. Działa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szpitala, organizuje pomoc potrzebującym. Ma swoją gwiazdę w Alei Sportu w Suwałkach, ufundowaną przez burmistrza Bartoszyc, odznaczony między innymi złotym medalem za wybitne osiągnięcia sportowe, odznaką honorową za zasługi dla Warmii Mazur oraz medalem stulecia odzyskania niepodległości. Ma tytuł honorowego obywatela Olsztyna. Doceniając powyższe, wnioskuję w tej laudacji do Rady Miasta Bartoszyce, ciesząc się, że mogę działać w imieniu wielu osób kochających sport i osobę pana Zbigniewa Lubiejskiego jako wspominającego za każdym razem, skąd pochodzi, skąd się wywodzi, czyli z Bartoszyc, wnioskuję do państwa o przyznanie panu Zbigniewowi Lubiejskiemu tytułu honorowego obywatela miasta Bartoszyce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, usłyszeliśmy przed chwilą laudację obszerną. Zgodnie z ustalonym zwyczajem przy tego typu uchwałach nie przewidujemy dyskusji, zatem proponuję, żebyśmy przystąpili do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały o nadanie tytułu honorowy obywatel miasta Bartoszyce panu Zbigniewowi Lubiejewskiemu? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuję się. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę państwa, możemy zaproponować 15 minut przerwy. Jesteście za? Proponuję 15 minut przerwy. Witamy serdecznie. Uroczyste nadanie tego tytułu nastąpi tuż po zakończeniu sesji, także poprosimy, żeby państwo pozostali z nami do zakończenia sesji. Pan burmistrz chciał dwa słowa jeszcze i przystąpimy do realizacji porządku obrad. Ja w sprawach roboczych, bo wnioskowałem do przedsiębiorstwa Delux o to, aby w okresie
listopadowym, czyli związanym właśnie z tematami Święta Zmarłych, była bezpłatna komunikacja. Ogłaszam, że komunikacja w Bartoszycach w tym okresie będzie dla wszystkich bezpłatna. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Jesteśmy w punkcie 7c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz autopoprawkę burmistrza otrzymali panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 3/43. I tutaj poproszę panią radną Lucynę Jędryczkę, przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja odbyła dwa posiedzenia w sprawie przeanalizowania zmian w budżecie i wypracowała opinię. W punkcie A dochody, dział 600, rozdział 616, zmniejszenie o 530 139 zł planu dochodów z tytułu dofinansowania przebudowy ulicy Broniewskiego. Ze względu na mniejsze koszty niż planowane, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 756, rozdział 756-15, zwiększenie o 40 tysięcy zł plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i rozdział 756-21, zwiększenie o 400 tysięcy zł wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758-01, zwiększenie dochodów o 65 tysięcy 100 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej. Opinia pozytywna. Dział 851, rozdział 851-95. Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianami przepisów dotyczącej tej klasyfikacji. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95. Zmniejszenie planu dochodów o 172 094,31 zł z powodu rezygnacji z realizacji projektu Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach. Tutaj na mocy porozumienia stron rozwiązano umowę na dofinansowanie tego projektu. Projekt będzie realizowany w 2022 roku w innej formie. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 600, rozdział 616. Zmniejszenie o 650 tysięcy zł planu wydatków przeznaczonych na przebudowę ulicy Broniewskiego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 700, rozdział 705, paragraf 6050. Zmniejszenie o 300 tysięcy zł planu wydatków z przeznaczeniem na budowę kontenerów mieszkalnych w miejscowości Pasławki. Po długiej jak gdyby dyskusji komisja zaopiniowała pozytywnie. Paragraf 6057, zmniejszenie o 50 tysięcy zł planu wydatków z przeznaczeniem na przebudowę dworca kolejowego w Bartoszycach. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 757, 801 i 854. Zmiany dokonane w tych działach dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia nauczycieli i obsługi w oświacie. Zwiększenie wynosi 1 642 400 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852-95. Zwiększenie planu wydatków o 150 tysięcy zł z tytułu opłaty za pobyt osób skierowanych na pobyty w domach pomocy społecznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95. Zmniejszenie planu wydatków o 194 281 zł i 25 groszy. To jest ta rezygnacja z projektu Centrum Aktywności Lokalnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 901. Zmniejszenie o 30 tysięcy zł planu wydatków związanych z wykonaniem przebudowy kanalizacji sanitarnej ulicy Turkowskiego. Jest to już trzecie zmniejszenie. Co miesiąc zmniejszamy te wydatki, więc komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 902, zmniejszenie o 330 tysięcy zł planu wydatków z przeznaczeniem
na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 926, rozdział 926.04. Zwiększenie wydatków o 19 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników BOSIR-u. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I jeszcze autopoprawka do zmian w budżecie. Dział 750, rozdział 750.22, paragraf 30.30, zwiększenie o kwotę 63 000 zł. I to zwiększenie planu wydatków wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. I te zwiększone wydatki pokryte zostaną z wolnych środków. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, Pani Radna Pisarska. Szanowni Państwo, ja w sprawie działu 853, rozdział 85, 395, zmniejszenie planu dochodów o 172 094 zł i 31 groszy z powodu rezygnacji z projektu Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach. Dowiadujemy się z tego zapisu, że na mocy porozumienia stron rozwiązano umowę na dofinansowanie tego projektu. Na komisji dowiedzieliśmy się szczegółów. Otrzymałam oczywiście wyjaśnienia na piśmie i z tych szczegółów wynika, że w okresie od marca do grudnia 2022 będzie realizowany projekt ze środków własnych Urzędu Miasta, z tak zwanych pieniędzy z profilaktyki i będzie to proponowana suma, jest to 35 tysięcy złotych, a rezygnujemy ze 172 tysięcy złotych. Z wyjaśnień też dowiedziałam się, że suma, która była większa, którą otrzymaliśmy, obejmowała zakres różnych działań. One różnią się od tych, które w tej chwili będą realizowane własnym sumptem. I wszyscy widzimy, jak pięknie zmienia się budynek dworca. Jesteśmy nim zachwyceni, przynajmniej ja. Widziałam go w środku, jest naprawdę ładny. Ale proszę Państwa, tego pomieszczenia nie wyposażyliśmy. Nie wyposażyliśmy, tam nie będzie ani krzeseł, ławek, biurek, komputerów, tam będzie nic, tam będą tylko i wyłącznie ściany. To trochę tak, jakbyśmy oddali halę widowiskowo-sportową bez siedzeń, bramek, szatni i wszelkiej dodatkowej infrastruktury, a osobom, które przychodzą na zajęcia, kazalibyśmy brać własne hankle, nie wiem, piłki i tak dalej. Stąd moje pytanie odnośnie tej pozycji. Skoro rezygnujemy z tych pieniędzy, to chciałabym wiedzieć, ile i skąd weźmiemy środki na wyposażenie tego budynku, aby tak jak do tej pory nie stał pusty i wpisywał się w ogólnopolską formułę Centrum Wspomagania Aktywności Lokalnej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to proszę, może Pan Burmistrz wyjaśni tę wątpliwość. Szanowni Państwo, czy jest na sali Pani Wioletta Poddenek? Pani Wielu, proszę powiedzieć, ile w tym projekcie było na wyposażenie, ile na płace instruktorskie i różne tego typu pochodne i gwoli wyjaśnienia. Chciałbym od razu powiedzieć, że nie mogliśmy i nie byliśmy w stanie wyłonić osób, które by poprowadziły zastawki, które były określane jeszcze jakiś czas temu tego projektu. Kwoty wynagrodzeń rosną. Aspiracje osób, które pracują i chcą pracować, też chcą zarabiać więcej. I to jest główny powód rezygnacji z tego projektu. Nie bylibyśmy w stanie i nie byliśmy w stanie, choć trzykrotnie próbowaliśmy, powołać kadry do realizacji projektu. Rozmawialiśmy ze stowarzyszeniami, rozmawialiśmy z osobami, które mogły pociągnąć. Żadne ze stowarzyszeń, żadne z tych organizacji, które mogłyby to zrobić,
za te pieniądze nie chciały tego ja zrobić. Ja chciała tylko gwoli wyjaśnienia, bo ja to wszystko rozumiem. Ale to jest ważne, ja to żeby państwo akceptuję, mieszkańcy usłyszeli też. Tylko ja zadałam konkretne pytanie, na które chciałabym znać odpowiedź, tak? Ja rozumiem, bo kwota, ja którą w tej chwili... Zaraz skończę, bo nie dopowiedziałam wcześniej. Kwotę, którą w tej chwili zaproponowaliśmy dla kogoś, kto wygra w konkursie, bo też dowiedziałam się, że ma być zrobiony konkurs na prowadzenie tego dworca, to jest 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Bo 35 tysięcy podzielone na 10 miesięcy to jest 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. To tak jakby powierzyć komuś halę do organizacji imprez za 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Stąd moje pytanie o to, skąd, ile weźmiemy na wyposażenie tego budynku. I nie interesuje mnie teraz to, że zrezygnowaliśmy, bo to jest, oczywiście zostały podjęte takie decyzje, bo ktoś gdzieś napisał ten projekt, czy też przerobił ten projekt trochę inaczej, zgodnie z wymaganiami RPO i tak dalej. Okej. Ja tego nie kwestionuję, nie kwestionuję również tego, że zrezygnowaliśmy z tego pieniędzy, nie kwestionuję również tego, że taką decyzję podjął burmistrz. Ja się pytam, skąd wygospodarujemy takie środki i czy są możliwości pozyskania tych środków na wyposażenie i w jakiej wysokości. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, przerwana została moja wypowiedź, bo w drugiej części wypowiedzi, tak jak mówiłem, będzie wszystko wyjaśnione. Chciałem te kilka zdań powiedzieć z prostego względu. Mieszkańcy nie wiedzą, jaki jest powód. Jeżeli jest informacja o tym, że nie ma 171 tysięcy, to boli. Więc ja muszę powiedzieć, z jakiego powodu tych pieniędzy nie przyjęliśmy. I nie można było przyjąć tych pieniędzy, od razu wypowiem się. Pewnie pani radna dokładnie i radni o tym wiedzą. Nie można było ich przyjąć częściowo. Żeby też była jasność, to wyjaśniam tylko dla mieszkańców. Przepraszam, nie pani radnej, bo pani dokładnie wie. A poproszę panią Wiolę o informację, jakie były kwoty, które były planowane, przeznaczone, bo bym chciał, żeby też było jasne na wyposażenie, bo jestem tego świadomy, że wyposażenie, to z mojej strony, będzie musiało pójść z budżetu miasta, chyba że znajdą się jakieś projekty, które możemy jeszcze do tego dorzucić. Co nie znaczy, że nie będziemy ich szukać. Wszystko, co będzie służyło mieszkańcom, w dużej części jest finansowane z budżetu miasta, o czym państwo dokładnie wiedzą. Jak będę wnioskował w następnym roku o, aby w budżecie znalazły się pieniądze na infrastrukturę związaną z ławkami, koszami na śmiecie, czy pięknymi donicami, to też na to raczej w najbliższym czasie nie mam możliwości pozyskania dofinansowania, a wiem, że będzie to też służyło mieszkańcom. I tak jak forma dworca, pod względem działań będziemy wyposażać docelowo do tego, do czego jest potrzebne i z czasem wyposażymy również pięknie ten dworzec. Natomiast bardzo bym prosił, aby pani podała, jaka to była kwota dofinansowania dotycząca wyposażenia. Szanowni państwo, w projekcie, z którego zrezygnowaliśmy, dofinansowanego z FS-u, kwota dofinansowania co do złotówki, no nie jestem przygotowana, ale było to około 10% całości wartości projektu. I to było wyposażenie typu stół składany, krzesło składane, naczynia jednorazowe. Wszystko, co było takimi twardszymi wyposażeniami, jak sprzęt komputerowy, rzutniki, laptopy, wszystko zostało nam wyrzucone na etapie negocjacji, ponieważ to było wyposażenie, które nie miało stricto połączenia z projektem społecznym, czyli z tym programem FS-owskim, z którego zrezygnowaliśmy. A cała pozostała kwota, która była w tym projekcie, to było wynagrodzenie trenerów, osób, które zajmowałyby się bieżącym funkcjonowaniem tego projektu przez okres ponad 2 lat, później z zachowaniem trwałości tego projektu, bo projekt, mimo że był dofinansowany tylko i realizowany z projektu FOS-owskiego przez 2 lata, to musiał zachować trwałość projektu i później musielibyśmy go utrzymywać z własnych środków przez następne 5 lat. Jeszcze jedno zdanie. Z twardego projektu, czyli dotyczącego remontu, nie było możliwości w tej perspektywie otrzymać na wyposażenie. Dla mnie najważniejsze przy kwocie dofinansowania 3,5 milionowej było zrobienie jak najszybciej budynku dworca, zrobienie tego placu na zewnątrz. Dołączyliśmy przecież też modernizację ulicy Hubalczyków, z czego się bardzo cieszę. I to jest gro najważniejsze. Kwestia stracenia w tym momencie 17 tysięcy złotych związanych
tak naprawdę z wyposażeniem, można powiedzieć, w dużej części jednorazowym, nie stanowi aż takiej przesłanki, która by spowodowała, że to wyposażenie byłoby jakieś trwałe, tak jak mogło sugerować wypowiedź, oczywiście nie sugerowała, ale mogła niektórych zmylić pani przewodniczącej. Zawsze, jeżeli dostajemy projekt twardy, go realizujemy, a wyposażenie staramy się uzupełniać, jak państwo dokładnie wiedzą, na bieżąco. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Wole, bardzo króciutko, bo to, co, o czym tutaj dyskutujemy, miałem zaszczyt być na komisji i tam było to dokładnie, co pani Wioletta Podanek w tej chwili nam przekazała, to pani również słyszała, bo byli, na komisji było to przerabiane i to jest klasyczny przykład, że takie dyskusje powinny się odbywać na komisji, a już nie na posiedzeniu Rady. No bardzo proszę, tego bardzo króciutko. Ja tego nie kwestionuję. Ja się pytam i tu też pytam pani Wioletty Podanek, czy też może jakaś inna organizacja, czy są takie programy, a na pewno są, które mogłyby wpłynąć na to, żeby te pieniądze pozyskać i to być może w tym projekcie, który państwo napisali i który przeszedł, tak, umówmy się, bo było ich kilka, 17,5 tysięcy, do 17,5 tysięcy zostało obcięte, ale tak czy inaczej prosiłabym, aby zastanowić się i napisać taki projekt, który w przyszłej realizacji będzie możliwość wyposażenia tego tak, jak należy. Dziękuję. Dobrze. Czy więcej pytań nie ma, tak? Do projektu uchwały przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/43? Proszę o głosowanie teraz. Piętnastu radnych za, jeden wstrzymał się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Projekt, punkt 7 do porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Jest to projekt oznaczony numerem 4/43. Również tutaj poproszę panią Lucynę Jędryczkę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie na 2021 rok. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/43? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Piętnastu radnych za, jeden wstrzymał się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Punkt 7F porządku obrad. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 7/43. Przepraszam za omyłkę. Jesteśmy w punkcie 7e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jest to projekt oznaczony numerem 5/43. Poproszę panią radną Lucynę Jędryczkę o przedstawienie opinii Komisji Programowej Budżetu na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Komisja zaopiniowała pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok zwiększone zostały o 5%. Stawki, które obecnie obowiązują, są dwuletnie, od 2020 roku. I tu komisja zaopiniowała to pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz.
14 radnych za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. I teraz jesteśmy w punkcie 7f porządku obrad. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 4/43. Tutaj poproszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Obwieszczenie dotyczy dwóch wcześniej podjętych uchwał i jest tekstem ujednoliconym, jak czytamy. Jest to czynność proceduralna. Dziękuję. Mm-hmm. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 7/43? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 7/43. Również poproszę panią Ewę o opinię. Komisja zapoznała się z regulaminem. Przedłożony regulamin trafi do zatwierdzenia w jednostce nadrzędnej, a potem jeszcze raz wróci do zatwierdzenia przez Radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, proszę o głosowanie. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. Informuję państwa, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły zapytania i interpelacje do radnych. Interpelacje od radnych, przepraszam. Punkt 9 porządku obrad w sprawach różnych. Chciałem państwa poinformować, że do Rady Miasta między innymi wpłynęły takie pisma jak wnioski do budżetu na 2020 rok. Skierowałem do Komisji Programowej Budżetu oraz do Komisji Samorządowej Bezpieczeństwa i wpłynęło pismo do wiadomości odnośnie monitoringu miejskiego. I tyle z mojej strony, jeśli chodzi o sprawy różne. I otwieram punkt sprawy różne. Prosiłbym tylko państwa ze względu na to, że za chwilę nas czeka właśnie uroczystość tutaj wręczenia honorowego odznaczenia, żebyśmy może króciutko, a byłbym wdzięczny, jeśli nie są to pilne sprawy, żebyśmy je odłożyli na później może. No ale proszę, są chętni. Proszę bardzo, pan radny Darski. Przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ludzie się interesują, bo dowiedzieli się, że dostaliśmy pieniądze z KPO, wiedzą jaką kwotę i zaczepiają, pytają na co to i co nieco wiem, ale nie znam szczegółów. Jakby pan burmistrz był uprzejmy poinformować mieszkańców tą drogą transmisji, relacji, sesji, co będziemy robić w ramach tych otrzymanych pieniążków. To jest bardzo ważne, bo naprawdę trudno nawet przejść czasami przez miasto. Tak, bardzo ważne, istotną kwotę otrzymaliśmy, ale może pan burmistrz za słowa powie oczywiście. Chyba, że jeszcze są jakieś pytania w sprawach różnych. Proszę bardzo, pani przewodnicząca, później pan radny Starzyński. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja mam takie tematy, powiedziałabym, kwiatowe. Odnośnie informacji, która do mnie wpłynęła jako radnej od mieszkańców ulicy Poniatowskiego. Obecnie trwa nasadzanie między drzewami trawy, to znaczy ta trawa już została wzdłuż ulicy Poniatowskiego zasiana, ale chodzą tam ludzie z pieskami.
więc to jest jakby ta trawa jest niszczona. I mieszkańcy Poniatowskiego mają zapytanie, czy jest taka możliwość, a już podejmowali rozmowy z firmą Wipsowo, która najprawdopodobniej jest Wipsowa, która wygrała już przetarg na te nasadzenia, czy jest taka możliwość, żeby nasadzić tulipany w okresie wiosennym, a później róże, bo tak niegdyś było podobno na tej części, że tak powiem, między drzewami. I to jest jakby jedna rzecz, a myślę, że te klomby zyskałyby też na swojej atrakcyjności. To jest pierwszy temat. Drugi temat to też od mieszkańców odnośnie róż, które są w donicach na kwadracie. Czy nie można by było tych róż, bo one na pewno, część z nich zmarznie w okresie zimowym. Zapytują, czy tam w ogóle można by było z róż zrezygnować, bo róże źle się czują, jeżeli chodzi o takie nasadzenia donicowe, a najlepiej jednak klimatyzują się w gruncie. Oczywiście pan burmistrz to zaraz odpowie, ja natomiast no, proszono mnie, żebym to pytanie zadała. I jeszcze jedno takie pytanie. Czy to jest w zasadzie od rodziców dzieci z przedszkola publicznego numer 2, ponieważ jest problem z parkingiem i bardzo często ja też udając się do swojego miejsca zamieszkania, no mam problem z przejazdem, a ostatnio panowie policjanci, nie wiem czy upominali, napominali, czy też dawali mandaty, takiej wiedzy nie mam. No i pytanie, czy panie burmistrzu jest taka możliwość przynajmniej przez jakiś czas wykorzystać parking przy byłej komendzie policji? To takie pytanie i też jakby gorąca prośba od rodziców, bo wiemy, że naprzeciwko samego przedszkola, tam gdzie jest parking spółdzielni mieszkaniowej, no takiej możliwości nie ma, bo jest szlaban i jest jednak problem. To wszystkie moje pytania. Dziękuję bardzo. To może jeszcze pan radny Starzyński, proszę. Ja może króciutko, żeby nie przedłużać sesji. Panie burmistrzu, mam pytanie, bo tu w zasadzie to mieszkańcy przy ulicy Bema, korzystający ze ścieżek rowerowych i tam skrzyżowanie ulicy zaraz za szkołą numer 7 jest oznakowanie poziome, nie ma oznakowania pionowego. I rowerzyści po prostu nie wiedzą, jak się mają zachować. Czytam, mogą przejeżdżać przez skrzyżowanie, czy nie. I następne skrzyżowanie to jest ulica Sikorskiego. Taż sama sytuacja, że po prostu nie ma, czy jest tam pozwolenie na przejazd, czy nie ma. Swoją drogą należałoby to potraktować kompleksowo, bo współpracujemy z Komendą Powiatową Policji. Może policjanci, fachowi od ruchu drogowego przejrzeliby te nasze ścieżki rowerowe i po prostu w tych miejscach newralgicznych, bo tu chodzi o bezpieczeństwo nie tylko kierowców, bo wiadomo, że kierowca jest na wygranej pozycji, a poszkodowanym będzie rowerzysta, żeby przejrzeli, gdzie są miejsca newralgiczne i tam, gdzie są przejazdy przez skrzyżowania, a są dojazdy niewidoczne, to po prostu, żeby ci rowerzyści schodzili z rowerów. Natomiast tam, gdzie to jest możliwe, po prostu usytuowanie znaków i ogólnie, że tak powiem, widocznych. I następna sprawa, pytanie. Rusza program, projekt Dostępny Samorząd, granty. To jest program PFRON-u. Czy będziemy się ubiegali o te granty? Bo to jest program na pozyskanie środków dla samorządów w celu likwidacji barier. Czy będziemy do tego przystępowali? I jeszcze jedna rzecz, może tak skaczę. Brak oznakowania przejść dla pieszych.
ale to już wyjaśniałem tutaj z panem Czesławem Sekitą, ma zająć się tą sprawą, bo tam na ulicy Poniatowskiego nie ma oznakowania poziomego, jeśli chodzi o, i pionowego w sumie, przejść dla pieszych przez ścieżkę rowerową. Oczywiście chodzi o te budynki, które są po lewej stronie i wejście jest bezpośrednio na ścieżkę rowerową. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze może pani przewodnicząca dopowiedzieć. Ja bardzo przepraszam, ostatnie pytanie też jeszcze na zasadzie jakby uzupełnienia. Chciałam zapytać, a panie burmistrzu, a to jest zapytanie od młodzieży zespołu szkół podstawowych numer 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, ponieważ młodzież realizuje projekt ekologiczny i czy byłaby taka możliwość, aby na cmentarzu postawić szafę na szklane znicze? Ja wiem, że taki temat już kiedyś, nie wiem, czy w zeszłym roku się pojawił. Młodzieży bardzo na tym zależy. Także dobrze, byłabym pan radny Lipijko, później pani radna Ewa Kopust. Nie wiem, chyba do pana burmistrza, bo tu rozmawiałem w kuluarach z panem dyrektorem Krzysztofem Jerzyło i rozmawialiśmy tak między... Dzisiaj taki temat powstał odnośnie tych krawężników, tych chodników, które idą w stronę ulicy Struga. Z tego, co mi wiadomo, tutaj rozmawialiśmy, że ta droga zostanie zwężona o 60 cm. Chodniki będą 2,5-metrowe. Dobrze pani Krzysztofie powiedziałem? 2-metrowe, tak. One są w zupełności chyba wystarczające jakby... Znaczy nie, no taki sygnał był, że ta droga będzie bardzo mocno zwężona, znaczy będzie zwężona o 60 cm. To niby jakby projektant przyjechał, stwierdził, że musi tak być i koniec, ale tak jakby... Są sugestie te, no w tym kierunku tamtego Struga, te ciężarówki i tak dalej, tam tak rozmawialiśmy, że jeżeli będzie stał samochód na poboczu, nie będzie tam zakazu zatrzymywania, w co wątpię, żeby był, no to będzie bardzo jakby utrudnione. Teraz stoją samochody na poboczu i przejechać tam jest. To jest tylko jakaś moja taka sugestia, dlatego że to dzisiaj z rana się urodziło i jeżeli się da coś z tym zrobić, to proszę bardzo, a jak nie, to proszę przynajmniej wytłumaczyć, bo oni chcą tam jakby, no... poruszenie wielkie zrobić, z tego co wiem, także bardzo dziękuję i prosiłbym jakąś odpowiedź. Proszę tak. Bardzo, panie Ewo. Ja też postaram się bardzo szybko. Chodzi mi o sprawę, która wpłynęła do nas do komisji na ostatnim spotkaniu, żeśmy właśnie na ten temat rozmawiali. Opiekunek dziennych w punktach opieki dziennej dla dzieci. Tutaj jest sprawa, złożyłam dzisiaj rano do biura rady nasze zapytanie też do pana burmistrza. Chodzi mi o to, żebyśmy się pochylili nad tym problemem funkcjonowania tych pań ze strony finansowej i jak to wygląda. Uchwała tam 2011 roku, potem jest 17 lekko zmieniająca ich te warunki. I tak myślałam, panie burmistrzu, jakbyśmy się mogli spotkać, czy przedstawiciele komisji, czy pan z naszą komisją, a może ktoś przyszedłby od pań, żebyśmy po prostu ten temat przegadali, przerobili i zrobili tak, żeby było dobrze po prostu wszystkim nam. Proszę bardzo, panie radny, jeszcze to już będzie chyba ostatni głos dyskusji. Szanowni państwo, pytanie od mieszkańców. Dotyczy kierownika inwestycyjnego. Mieszkańcy pytają na Poniatowskiego, nowo tej ulicy remontowanej, po prawej stronie tam jest są schodki. Czy na tych schodkach będą montowane poręcze i zjazdy dla wózków? O to pytają mieszkańcy. Po prostu ci, co mają małe dzieci, żeby można było zjechać, a o poręcze pytają emeryci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana burmistrza o odpowiedź, bo więcej zgłoszeń nie widzę. Na pewno. Na początku oczywiście dziękuję za pytania. Za chwilkę postaram się na nie odpowiedzieć. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Rozumiem, że pan Witold Darski pyta o Polski Ład, tak? Tak, z przyjemnością. Wiem, że pisałem na swoim Facebooku jako sprawę na gorąco. Nie ogłaszałem tego na żadnych stronach dodatkowych, jednakże już udzieliłem wywiadu do telewizji kablowej Bartsat.
Zgadza się. Miasto Bartoszyce na pierwszym etapie Polskiego Ładu złożyło wniosek o dofinansowanie w kwocie 95% przebudowy, modernizacji placu Bohaterów Westerplatte. Tam nam ten teren się coraz bardziej zapada. Też jest problem z organizacją coraz większych imprez, a tych imprez troszeczkę, jakby nie patrząc, się pojawia. Schody są w stanie opłakanym. Wiecie Państwo, że też jest teren, który planowaliśmy pod parkingi, przejazdy. I co jest istotne, również teren, który planowaliśmy, składając projekt niespełna 2 lub 3 lata temu do programu Polska-Rosja, również na amfiteatr oraz zaplecze tego amfiteatru, dosyć bogate, dosyć konkretne, łącznie z zakupem sceny amfiteatru. Ten wniosek uzyskał poparcie Prezesa Rady Ministrów i komisji, która została w celu weryfikacji tych wniosków powołana. I tu muszę się pochwalić, uzyskaliśmy prawie 22 miliony wsparcia na realizację tego projektu. Dodatkowo powiem, jest to najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek miasto Bartoszyce uzyskało na działania inwestycyjne przy tak wysokim dofinansowaniu. Powiem jeszcze dalej, jest dość prosta do rozliczenia, stosunkowo prosta, bo nie są to pieniądze znaczone funduszami europejskimi, przynajmniej to, co do nas dociera. Dodatkowo powiem, że jest to też rekordowa kwota, jeżeli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie. Przed nami znalazło się dofinansowanie samego samorządu warmińsko-mazurskiego i 3 największych miast, czyli Olsztyna, Elbląga i Ełku. Mamy 4 pozycję. Ja ze swojej strony po raz któryś, bo już miałem okazję osobiście dziękować, ale podziękuję również tutaj. Dziękuję serdecznie panu posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Adamowi Ołdakowskiemu, który merytorycznie i dość skutecznie promował nasz projekt, a i takie dofinansowanie trafi, mam nadzieję, dość szybko w celu realizacji tego pięknego placu. Dodatkowo powiem, że zwiększamy też na tym terenie obszar zielony. Pomnik Orła Białego będzie po obu stronach miał odpowiednie klomby i nasadzenia. Ten plac leciutko będzie zmniejszony kosztem właśnie zieleni, co jest istotne, a amfiteatr będzie działał na 2 strony. Z jednej strony będziemy mieli część amfiteatru, gdzie mogły się będą odbywać imprezy, czy otwarte, ale również zamknięte, a dach, konstrukcja dachu pozwala na to, aby scenę otworzyć również na plac, na organizację Międzynarodowych Dni Bartoszyc, więc odpada nam coroczny koszt wynajęcia bardzo drogiej sceny. Dziękuję za to pytanie. Ja przez skromność nie chciałem się chwalić, bo uważam, że warto uzyskać te pieniądze. Oczywiście warto przeprowadzić bardzo trudny przetarg, bo to będzie bardzo złożony przetarg. Myślę, że będziemy posiłkować się też osobami, mam nadzieję, za nieduże pieniądze z zewnątrz, aby ten przetarg wyszedł perfekcyjnie. Jest to niebanalna kwota. 22 miliony złotych, jak Państwo wiedzą, jest to tak naprawdę 1/5 budżetu miasta. I myślę, że nigdy byśmy bez wsparcia nie pokusili się aż na taką dużą inwestycję. Jestem dumny z pracy pana posła, jestem dumny z pracy osób, które projektowały już wówczas, kilka lat temu, ten plac. I dodam jeszcze, tam również są, bo to są istotne rzeczy dla osób mieszkających poniżej placu Bohaterów Westerplatte. Pod spodem, pod tym placem znajdą się ogromne zbiorniki na deszczówkę w celu wykorzystania oczywiście tej deszczówki w dużej mierze również na podlewanie naszego parku w okresach suszy. Więc będziemy korzystać również, to się nazywa mała retencja, tak? Więc skorzystamy i z tego. Co jest ważne, czy idziemy w stronę ekologii, w stronę nowoczesności, w stronę kultury i myślę, że ogólnego wizerunku miasta Bartoszyce. Otrzymaliśmy te pieniądze w kwocie, którą szacowaliśmy na przyszłość, bo
Sam kosztorys nasz wewnętrzny sprzed kilku lat był niższy. Jesteśmy świadomi cały czas wzrostu cen, więc staraliśmy się wstrzelić w to, co będzie za dwa lata. Więc dlatego jest to tak ogromna kwota. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie, za dobre słowa i za to, że też pan premier, osoby z tej kapituły zdecydowały się pozytywnie rozpatrzyć nasz wniosek i tak wysoko ocenić, wskazując tak naprawdę, że miasto Bartoszyce mają szansę, bo też rozmawiając z panem premierem na następne projekty, zauważone zostały Bartoszyce, z czego się bardzo cieszę. Myślę, że pan poseł tam odpowiednio pracował i wiem, że będą doceniane, za co też serdecznie dziękuję. Pani Katarzyna Basak. Dokładnie chciałbym wiedzieć, o które miejsca chodzi. To jest tak po pierwsze na Poniatowskiego, czy to jest pomiędzy blokowiskami, blokami? Czy to jest... Od strony ulicy Poniatowskiego. Tak, to nie pomiędzy blokowiskami. To jest od strony ulicy, między drzewami, tam gdzie jest posiana trawa, a gdzie niegdyś, nie wiem ile lat temu, 10-15 lat temu były klomby. To mówimy chyba o obszarze drogi wojewódzkiej i w zasięgu drogi wojewódzkiej, więc nie należy to do mnie. I nie ingeruje w zieleń na terenach. Ale ja wiem, że firma Wipsowo nawet się zadeklarowała i jeżeli pan burmistrz wyrazi zgodę, to bardzo chętnie zrobią te nasadzenia. Ja nie wiem, czy ja mam coś do powiedzenia w tym temacie, bo to jest nie moja inwestycja i nie jest to na moim terenie. No zabraniać nie będę, więc no trudno, żebym się wypowiadał negatywnie. Jeżeli ktoś chce nasadzić na zieleni i obszarze i pasie drogowym dróg wojewódzkich klomby, no to tylko się cieszyć. No to z mojej strony nie ma żadnych przeciwwskazań. Dunice kwadrat, róże. Powtórzę 5., 7. raz w tej kadencji, że róże wynikały z projektu nasadzeń związanym z rysem historycznym, więc te róże jakby są obligatoryjne, jeżeli chodzi o te donice. Zmniejszyliśmy ich ilość, ale nie możemy ich wyeliminować całkowicie, więc tak, żeby te róże zniknęły, to nie ma możliwości. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z firmą, która niekoniecznie profesjonalnie zachowała się poprzedniej zimy. Tej zimy zamierzają to zrobić bardzo profesjonalnie. Liczymy na to, że tak będzie, bo inaczej spróbujemy wnioskować o konsekwencje finansowe do wykonawcy. To dalej jest pod kuratorą wykonawcy, który ma serwis gwarancyjny jeszcze przez jakiś okres, chyba jeszcze roku, jeżeli chodzi o zieleń. Więc spróbujemy o to jak najbardziej zadbać, a przynajmniej nacisnąć, żeby zadbano. Przedszkole publiczne numer 2, jak i wiele przedszkoli, ma problem z parkingami. Tam nie ma gdzie wcisnąć dodatkowych parkingów. Jeżeli chodzi o teren policji, jest to teren w tym momencie zamknięty. Ja nie mam dostępu do tego, żeby wjeżdżać na teren, który nie jest zabezpieczony przez kogokolwiek. Jest to w Skarbu Państwa, bo w ten sposób mógłbym powiedzieć, że równie dobrze moglibyśmy otworzyć bramę i wpuszczać na teren więzienia, tak, byłego. Też nie ma dostępu do parkowania dla kogokolwiek z zewnątrz. Ze spółdzielnią jest jak ze spółdzielnią. Jeżeli się odgradzają, to mają do tego prawo. Nie ingeruję. Tam parkingów nie stworzę. I powiem tak, tak od siebie, no nie zawsze trzeba podjeżdżać pod same drzwi, żeby odebrać dziecko. Każdy z nas wie, jakie są problemy, albo no spróbować się, no rodzice powinni się między sobą znać i zrobić te określenie, że my przyjeżdżamy o tej godzinie, my chwilę później, można się dogadać, są rodzice, którzy się ze sobą spotykają, żeby się tam nie tłoczyć. To jest różnica czasami 2 minut i nie ma wtedy takiego problemu, jak jest obecnie. Albo po prostu to, czy dyrektorzy przedszkoli zrobią spotkanie z rodzicami, może nie zaszkodzi. A właśnie pani dyrektor tutaj jest. Proszę, jeszcze zadowolona z parkingu. No widzicie. No dobrze, no to ja tak odpowiem najprościej. No przecież nie jesteśmy w stanie. Niestety, gdybyśmy przejęli ten teren, tak jak planowałem, zobaczymy, jak państwo do tego podejdą. Sprawdzamy teraz możliwości likwidacji ścian działowych, bo chcielibyśmy państwu też przedstawić ten ogląd wnętrza budynku całego policji, to wtedy byłej policji chcielibyśmy razem z tym parkingiem, oczywiście z garażami, to myślę, że wtedy byłaby większa szansa na to, zwłaszcza, że byłaby tam filia raczej przedszkola, bo taki był plan, tak, wstępnie.
Później do tego projektu pójdziemy po kolei. Pan Ryszard Sarzyński, czyli mówi mi o drogach krajowych, rozumiem, i drogach wojewódzkich, poza Sikorskiego, tak? Oznakowanie pionowe. Zwrócimy na to uwagę, sprawdzimy, jak to wygląda. Prosiłbym, żeby to było zanotowane. Jeżeli coś nie jest w naszym pasie, proszę zawnioskować do dróg krajowych i wojewódzkich. Jeżeli coś jest w naszej gestii, sprawdzić, czy są możliwości techniczne do oznakowania innego. Bo jeżeli nie ma pasa wyznaczonego dodatkowo na Sikorskiego obok, bo na przykład jest przejście zbyt wąskie i na przykład mamy gdzieś zakręt albo zjazd, to moim zdaniem te przejście nie zostanie rozszerzone, bo mi się wydaje, że to chodzi o przejście Sikorskiego, tak? Ulica Sikorskiego. Tam jest ścieżka rowerowa w okolicach? Nie wiem, czy tam gdzieś autobus nie parkuje, czy to nie o te przejście chodzi, ale to sprawdzimy, zobaczymy, czy tam są możliwości techniczne z tym. No i wszystko, ewentualnie będzie znak zamknięcia ścieżki, tak? Więc w tej formule, czyli zakończenia ścieżki, aby nie było przejazdu. Dostępny samorząd granty, to są PFRON-owskie, o które się wnioskuje tak naprawdę zapotrzebowanie przez powiat, czyli przez PCPR. My przygotowujemy się do dużego audytu dostępności, jeżeli chodzi o miasto Bartoszyce. Przygotowaliśmy już założenia projektowe dotyczące naszych, bo chodzi nam przede wszystkim o budynki i zaplecza budynków, które posiadamy w zarządzie, w mieniu tak naprawdę naszym. To będzie bardzo ciekawy temat. Też szukamy źródeł finansowania na realizację tego typu projektów. Jeżeli pan chce więcej o tym usłyszeć, bo myślę, że nie będę przedłużał sesji, to proszę porozmawiać, spotkać się z panią Wiolą Poddenek. Naprawdę jesteśmy już tak w dobrą stronę idące, więc zależy nam na tym. Nie wiem, czy uda nam się granty uzyskać, natomiast prawdopodobnie będziemy prosić o zwiększenie przez PFRON wnioskowania o takie granty, bo na audyt, z tego co wiem, też pieniądze możemy dostać. Zgadza się, pani Wiolu? Zgadza się, więc nawet rozpocznijmy od audytu, aby określić te potrzeby, a audyt dostępności jest potrzebny do następnego projektowania i pozyskiwania środków, między innymi właśnie z PFRON-u. Wracamy na cmentarz, rozumiem, to jest za każdym razem przed świętem zmarłym chyba od 3 lat. Ja powtarzam, postawić można wszystko, ale ktoś musi tego pilnować. I to jest zawsze ten problem. Jeżeli mamy zrobić następne miejsce, które stanie się śmietniskiem, to jest duże ryzyko. Pytanie, czy... Jeżeli młodzież się zaangażuje... No dobrze, czy młodzież się zaangażuje też w postawienie tego, bo nie wiem, jak to ma wyglądać, bo ja nie wiem, co oni za projekt mają, czy oni mają projekt, który mówi, że miasto ma postawić, bo jeżeli w taki sposób robią projekt, to powinni konsultować z nami wcześniej, zanim, czy sami chcą postawić, czy jest jakiś wniosek, bo ja... Byłoby miło, gdyby miasto postawiło. Oni pewnie będą o to dbać, bo to jest jedno z działań ekologicznych w ramach dużego projektu. Więc no, taki wniosek powinien wpłynąć na piśmie do nas, czy od radnych, raczej od radnych, aby wygospodarować jakieś środki w budżecie lub zlecić coś takiego ZUK-owi w tej formule. Natomiast ja mówię, no ja się boję, że to będzie śmietnisko. Możemy postawić wszystko, ale... Jest pewne ryzyko, że tam będzie wszystko, kwiaty, nie kwiaty, sztuczne, nie sztuczne, narzucane, bo bliżej będzie, jak to pani Ewa przed chwilą wspominała, więc postawimy gdzieś na środku i niekoniecznie będzie to ten efekt, ale możemy raz zaryzykować. Nie wiem, czy w tym roku nam się uda, czy zdążymy, bo mam wątpliwości, czy nam się uda już w tym roku cokolwiek tam postawić. Mamy jeden dzień tak naprawdę do Święta Zmarłych, więc jest to wątpliwe. Zresztą nie mamy takiego nie wiem, półek takich w tym momencie. Natomiast no, możemy się zastanowić na następny rok, a nawet w trakcie roku może na wiosnę postawić i zobaczyć, jak to będzie funkcjonować. Więc jeżeli pani to będzie pilotować, to będę bardzo szczęśliwy. To proszę ewentualnie zgłosić do prac Zakładu Usług Komunalnych. To nie o to chodzi. Ja powtarzam, że trzeba mieć co postawić. Na przygotowanie się do tego, żeby to postawić. Zgadza się. Dwumetrowe chodniki w mieście Bartoszyce wynikają z pewnych przepisów, które powinniśmy respektować. Jeżeli przerabiamy i nowymi, nie remontujemy, a robimy nowy projekt ulicy, a chcemy przecież mieć nową ulicę Struga, czyli to jest generalny remont,
jakby są pewne obowiązki w terenie, w którym takie chodniki istniały, o poszerzenie chodnika i zwężenie poszczególnych dróg. Droga ma swoje wymiary i te 60 cm nie zmienia wymiaru drogi, aby nie można było na niej zaparkować i ograniczyć dostępność przejazdu. A tak naprawdę w tym momencie, kiedy już ta droga zostanie wylana, a mam nadzieję, że będzie, czyli ten krawężnik nieco się obniży, będzie i bezpieczne parkowanie samochodu częściowo na krawężniku i na chodniku i bezpieczne 1,5 metra przejścia dla pieszych. W tym momencie przy 1,5-metrowym chodniku i tak jest często parkowanie częściowo na chodniku i nie mamy zabezpieczonego przejścia dla pieszych, które jest obowiązujące zgodnie z przepisami. To tak wyjaśniam, jak wygląda projektowanie dróg i w jaki sposób wygląda projektowanie też chodników. Zgadza się. I jeszcze jedna rzecz, to ja powiem zawsze. Nigdy nie pogodzimy do końca ruchu pieszego z ruchem drogowym. Piesi chcą piękny, szeroki chodnik. Osoby poruszające się w samochodach chcą mieć bardzo szerokie drogi. Więc jest to zawsze lekko sprzeczne. Próbujemy znaleźć jakiś kompromis. Nie zwężamy drogi do formy, że tak powiem, jednego pasa, więc spokojnie będzie można raczej z tego korzystać. Jeżeli chodzi o pani Ewa Kapusto, opiekunki dzienne. Do mnie takie pismo też trafiło, ja bardzo proszę. Wiem, że takie pani pisma jeszcze nie miałem okazji przeczytać, bo to jest dopiero złożone, więc ja odniosę się do niego już na piśmie. Ja nie widzę przeciwwskazań, aby przedstawiciel Urzędu Miasta, bo niekoniecznie ja, myślę, że będzie upomniejszony przeze mnie pan dyrektor Żydko, spotkał się również na komisji z paniami opiekunkami. Myślę, że on też na bieżąco się z nimi widzi, więc tu nie ma większego problemu. To w państwa gestii będzie, czy zwiększymy obciążenie w jakiejś tam niewielkiej kwocie rodziców w stosunku do opłacania opiekunek dziennych. No ja w budżecie miasta nie przewiduję takiego zwiększenia, więc myślę, że jeżeli podejmiemy taki projekt uchwały, to na poziomie Rady Miasta będziemy wiedzieli, czy zostanie zaakceptowany przez państwa, czy nie. No to tak najprościej powiem. Pan Tadeusz Azarewicz, jak najbardziej słuszne pytanie. Jeżeli chodzi o połączenia z tematami gminy miejskiej do ulicy Poniatowskiego, mam zapewnienie, że takie poręcze się oczywiście znajdą. Jeżeli chodzi, bo przy odbiorze taką informację otrzymaliśmy. Pani Karolino, ja nie pamiętam, jeżeli chodzi o te, ale chyba też będą dla wózków również, tak? Więc jedno i drugie się znajdzie. To jest kwestia tak naprawdę, liczę, że 3 tygodni i będziemy mogli tam już tak naprawdę powoli już jeździć, a może już odbiory się udadzą. To ja tak jestem optymista. No może 4 tygodnie i pod koniec listopada będziemy mogli już tą drogą się normalnie przemieszczać. Dziękuję państwu jeszcze raz serdecznie za pytania. Dziękuję za udzielenie głosu państwu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 43. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność, ale proponuję jeszcze pozostać. I zapraszam tutaj na scenę pana Zbigniewa Lubieskiego, pana burmistrza miasta. Zapraszam serdecznie. Z tej strony mój mikrofon się przyda. Mikrofon się przyda. Kamera ustawia, tak? Panie Przewodniczący, ja też tutaj Panie Przewodniczący zapraszam, albo ja może mikrofon wezmę do ręki. Tak jest. Szanowny środek. Szanowny, honorowy obywatelu miasta Bartoszyce, panie Zbigniewie Lubiejewski, mam ogromną przyjemność wręczyć panu potwierdzenie nadania przez Radę Miasta Bartoszyce uchwałą numer 43/271/2021 z dnia 28 października 2021 aktu nadania honorowego obywatela miasta
Bartoszyce. Gratuluję. Ja tu przejdę do mównicy, bo mam kilka zdań, żeby się nie jąkać, to sobie zapisałem, co mam powiedzieć. Szanowny panie Zbigniewie, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji nadania panu przez Radę Miasta Bartoszyce tytułu honorowy obywatel miasta Bartoszyce. Poczytuję sobie za zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości i jednocześnie być przewodniczącym Rady Miasta, która ten tytuł panu przyznała. Znamienite zasługi pana urodzonego w Bartoszycach, gdzie spędził pan lata młodzieńcze, a następnie dzięki determinacji i poczuciu potrzeby realizowania się na niwie sportowej, sięgając po olimpijskie laury. Zasługuje na wielkie uznanie i szacunek. Wyrazem tego szacunku i szacunku jest dzisiejsza uroczystość. Kończąc, życzę panu, panu bliskim, dużo zdrowia, pozytywnej energii, satysfakcji z dokonań, samych pozytywnych doznań i zdarzeń na każdy dzień. Proszę przyjąć ten grawerton, który niech przypomina panu dzisiejszą uroczystość. Skąd jestem? Skąd jestem? Dzisiejszą uroczystość. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, jest mi niezmiernie miło doświadczyć takiego zaszczytu. Aczkolwiek zawsze i gdziekolwiek jestem, jestem dumny i mówię skąd pochodzę. I wbrew pozorom to miasto w Polsce jest dość znane. Ono nie jest takie no name i ja osobiście jestem, no powiedziałbym, że wzruszony tym, że mogę tutaj zaistnieć w tym mieście jako honorowy obywatel. Aczkolwiek jak patrzę na te mury, to przypominam sobie swoje lata młodzieńcze, które tutaj przeżyłem i spędziłem. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za miłe przyjęcie i za nadanie mi tego honorowego obywatelstwa. Dziękuję.